Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj króciutkie nagranie. Chciałbym się z Wami jeszcze podzielić czymś, co wpadło mi do głowy nie tak dawno temu. A jak coś wpada do głowy, to trzeba to oczywiście zrealizować. I zobaczcie, co też Jarek wymyślił. Pokazywałem Wam jakiś czas temu stand do YoloBoxa, tak? Czyli YoloBox, urządzonko, które wygląda tak. Tutaj już troszeczkę pancerne, ponieważ stand standem, ale kilka osób poprosiło mnie jeszcze o wymyślenie i przygotowanie produktu do pracy na słońcu. No i zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, żeby... No oczywiście, dobra, powiem Wam tak. Oczywiście możemy pracować YOLO w ten sposób, na statywie, na dworze, ale przecież mogę pracować również tą jednostką po prostu na moim stędzie. No i tu miałem problem, żeby pogodzić te dwie funkcje. Jak to zrobić, żeby można było zamontować taki daszek właśnie przeciwsłoneczny, ale na tym stędzie, który zrobiłem wcześniej. No i zobaczcie, ten stand wygląda następująco, tutaj tak z boku. I teraz patrzcie to, ta-da-da, cały montaż. I to wszystko, słuchajcie. Możecie to ściągnąć bez problemu, założyć razem z tą ramką, która no, jest kolejnym tym moim jakby pomysłem, po to, aby zamontować jeden boczek, klik, drugi boczek, klik i daszek, klik. Wszystko jest na magnesy neodymowe, więc wszystko trafia automatycznie tam, gdzie trzeba. Zobaczcie. Oczywiście teraz, jeśli bym chciał z tym pracować gdzieś, no to biorę to w rękę i idę po pracy, czy wracam na stół i mogę pracować z powrotem na stole. Jak Wam się podoba? Myślę, że wyszło nieźle. Sorry, tutaj mam brudne ręce, brudne. No mam zakurzone ręce i już trochę widać jakieś tam paluchy brudne, zakurzone na tym daszku. Ja go jeszcze, słuchajcie, pomalowałem proszkowo, w sprayu. Pomalowałem, żeby zapobiegać blikom światła. Nie wiem, czy tutaj uda się jakoś błysnąć. No właśnie, no nic się tam nie błyszczy. O, teraz coś było. W każdym razie daszek się nie błyszczy od środka w żadną stronę. Również tutaj nie ma żadnych przeszkód. Zwróćcie uwagę na te wszystkie złącza, porty i tak dalej z tyłu. Nic nie przeszkadza. Nic nie wchodzi w konflikt, więc wszystko jest dostępne. Również ktoś się pytał, żeby mieć dostęp w środku do wszystkich klawiszy. Bez problemu, słuchajcie, tam nawet w sam narożnik traficie palcem. Nie ma z tym też problemu. Także tak wygląda moja wizja tego urządzenia. Będzie do kupienia w opisie tego filmu. Będziecie mieli link do... osobno do stędu, jeśli ktoś pracuje tylko wewnątrz pomieszczeń, a ta ramka i ten daszek będzie to jako osobny produkt do kupienia. Wszystko jest wydrukowane, a właśnie, jeszcze kwestia materiałów, bo pokazywałem Wam kilka różnych wersji, kilka różnych materiałów przy stędzie. Tutaj mamy z włóknem węglowym, no super, mega twarda rzecz, ale po tych wszystkich moich testach, słuchajcie, bo wydrukowałem tego naprawdę mnóstwo, uwierzcie mi, tutaj już są finalne wydruki i zdecydowałem jednak, że będzie to drukowane z PLA, ale troszeczkę takiego lepszego. Również mam, słuchajcie, no tych kartonów ostatnio było sporo. Tutaj mamy PLA HD. PLA HD, jeśli ktoś nie miał do czynienia, jest to PLA, które można wygrzewać w piekarniku i uzyskujecie sztywność większą, wydaje mi się, niż ABS. Więc zainteresujcie się. Osoby, które nie mają drukarki z komorą zamkniętą, chcą łatwo drukować, a później ten element, jeśli jest oczywiście taka potrzeba, możecie władować do piekarnika, wygrzać to i wtedy sztywność, twardość tego materiału wzrasta. Drukowałem, tutaj jest również PLA.
ale tutaj znowu mam pela. Nie, tutaj jest reszka pela zwyczajnego Airfillu, też z Fiberlogy, ale jeszcze ściągnąłem pela Impact. I to jest znowu taka wersja PLA wyżej, premium, sztywniejszy, mocniejszy materiał i mam tak naprawdę wydrukowane połowę z tego w kolorze czarnym i w kolorze pomarańczowym, czyli taka żarówka jak ta. Ja lubię mieć kolorowe rzeczy, więc tutaj jak najbardziej mi taki żarówiasty kolor fajnie odpowiada. HD, mówię, jest po prostu sztywniejsze, nie wygrzewamy tego, jest to taki lepszy, twardszy PLA. Tyle. Do zobaczenia wkrótce. Nadrukowałem się, słuchajcie, przez ostatnie dni. Trzy drukarki chyba chodziły non-stop. Tydzień czasu. Jest tych części wydrukowanych, ale wyszło to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć.